Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Humanum Talks. Witam wszystkich studentów i naszych sympatyków. Dzisiaj ogromna radość, powód do dumy. Gościem naszego programu jest pani profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. I teraz pani profesor, żebym nie pomylił, przede wszystkim prawnik, polityk społeczny, wybitna osoba, jeśli chodzi o czucie polskiej gospodarki, kondycji ubezpieczeń społecznych, bo to przede wszystkim cała natura związana z nauką, pani profesor, od doktoratu po wszystkie tytuły. Jest nam bardzo miło gościć panią w programie. Bardzo wiele pozytywnych informacji od studentów przed nagraniem, którzy się cieszyli z obecności pani profesor, więc na ręce pani profesor składam serdeczne gratulacje i podziękowania, że zechciała pani się z nami spotkać. Dziękuję panie profesorze, no i dziękuję też za zaufanie studentom, słuchaczom, doktorantom i kadrze naukowej. Tak, jest mi bardzo miło. Obserwuję rozwój uczelni, tak, ponieważ od kilku lat pełnię też tą funkcję publiczną, bardzo ważną, tak naprawdę odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest tą kluczową, flagową instytucją i też, ponieważ jestem przede wszystkim nauczycielem akademickim, profesorem już o stażu bardzo, bardzo długim, absolutnie umiem docenić te etapy kształcenia studentów, doktorantów, wiedzę, kompetencje. Zawarłam ponad 100 umów z uczelniami w całej Polsce o współpracy. Mamy też przecież 43 oddziały terenowe, ponad 300 w ogóle takich biur lokalnych i ta współpraca z tymi uczelniami daje konkretne rezultaty i uczelniom, i też Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym tygodniu z panem rektorem Magnificencją zawarliśmy porozumienie dwustronne i myślę, że ono też z punktu widzenia takich oczekiwań naszych studentów, z którymi dzisiaj rozmawiamy, daje realne możliwości. To jest absolutnie, to są staże i praktyki płatne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na państwa uczelni głównie to są kierunki praktyczne, a więc z tego, co powiedział pan profesor rektor Paweł Czarnecki, jest bardzo duża ilość godzin praktyki i też trzeba mieć instytucję, gdzie tą praktykę można jak gdyby odbyć. I na podstawie tej umowy dwustronnej będziemy też doprecyzować te możliwości z punktu widzenia tych kierunków, które macie. I tak jak przed nagraniem rozmawiałam z panem profesorem, też jeżeli chodzi o te nowe kierunki, w tym na przykład też administracja, tak? A więc jak gdyby oprócz tego, że zawarliśmy porozumienie, to daliśmy też taką podstawę do tego, żeby wspólnie współuczestniczyć w szeroko rozumianym życiu publicznym, włączyć środowisko akademickie uczelni, włączyć też pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo na kierunkach praktycznych także warto po prostu gościć tych praktyków, ponieważ w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest możliwość pracy od lekarzy. To jest bardzo duża grupa lekarzy, znakomitych specjalistów, którzy są lekarzami orzecznikami, bo przecież obsługujemy świadczenia, które jak gdyby buduje się na orzeczeniu lekarza, ale specjalistów z bardzo różnych dziedzin. Oczywiście takimi też kluczowymi są informatycy, ale dużą grupę stanowią właśnie prawnicy, osoby, które ukończyły politykę społeczną, administrację, zarządzanie, psychologię, socjologię, a więc ja myślę, że praktycznie po każdym kierunku, czy w trakcie edukacji na tych kierunkach, które oferuje Kolegium Humanus, po prostu jest taka możliwość, żeby spotkać się z zakładem w tym sensie, żeby po prostu zastanowić się, czy być może staże, praktyki, czy też te praktyki, które są po prostu obligatoryjne dla studentów. My musimy też patrzeć na to, że trzeba rozwijać się wspólnie, a więc świat nauki musi wspierać też administrację publiczną, a więc my organizujemy dużo seminariów, konferencji z uczelniami wyższymi. Tak też będzie się działo tutaj z państwa uczelnią. Również my promujemy ubezpieczenia społeczne w takim sensie, że od lat ja przykładam ogromną wagę do zajęć z zakresu ubezpieczeń społecznych, czy w ogóle najpierw do samej aktywności zakładu, potem do ubezpieczeń społecznych na etapie takiej edukacji podstawowej i w szkole średniej. I to jest uwieńczone Olimpiadą Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. To jest już piąta edycja
Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Ta olimpiada jest w wykazie menowskim. To oznacza, że niektórym finalistom daje dodatkowe punkty, jeżeli chodzi też o kształcenie takie zawodowe. Ale to, co jest najistotniejsze i o czym rozmawiałam też z panem rektorem, to nasi finaliści na podstawie tych umów z uczelniami wyższymi otrzymują też indeksy, przyrzeczenie do naprawdę znakomitych uczelni na praktycznie wszystkie kierunki, począwszy od prawa zarządzania, administracji, politologii, ekonomii i tak dalej. I takie duże zainteresowanie jest też tą Olimpiadą Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych w środowiskach te właśnie mniejszych miast, a nawet wiejskich. Ta olimpiada jest trudna, wymaga takiej konkretnej wiedzy i to jest ogromna szansa, że w tym roku 36 tysięcy uczniów, tak, przed maturą przystąpiło do takiej olimpiady. To jest ogromna ilość. Przed pandemią mieliśmy nawet po 42 tysiące. No i finaliści, a zwłaszcza ci, co zdobywają pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte miejsce, otrzymują indeksa, więc oni właściwie mieli przed sobą jeszcze tą barierę maturalną, a później nawet jeżeli te wyniki były lepsze czy gorsze, to jednak te indeksy mieli jako finaliści, a więc to jest ta ogromna praca taka edukacyjna, też dająca takie wyrównanie szans dla osób z różnych miejscowości z punktu widzenia takiej dostępności, zwłaszcza kiedy z powodu COVID ta olimpiada była możliwa też online. Teraz już wróciliśmy do stacjonarnego wręczania właśnie finalistom tych nagród. A więc możliwości naprawdę jest bardzo dużo z punktu widzenia i kadry naukowo-badawczej, dostęp do ogromnej bazy danych, tak, to jest przecież unikatowa baza danych, można prowadzić z nami, z innymi ośrodkami badania dotyczące różnych aspektów państwa, współpracy instytucjonalnej, warunków życia, zmian demograficznych, zmian społecznych, badać się gospodarstwa domowe. Możemy sobie wyobrazić badania oparte o różne fazy życia. No naprawdę to daje wszystko ta ogromna baza danych, za którą odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za to pani profesor już jesteśmy bardzo wdzięczni, cieszymy się na współpracę. Z mojej perspektywy jako pełnomocnika rektora do spraw rozwoju i strategii to jest ogromna radość. Już panią profesor kilka dobrych lat znam i mogę cieszyć się tym, że tak wielki wkład, jaki pani profesor, już nie tylko jako naukowiec, ale jako prezes ZUS-u, włożyła w Zakład Ubezpieczeń Społecznych i te 7 lat, jeśli dobrze liczę, pokazują rzecz, która już jest widoczna u nas w środowisku akademickim, czyli w pisaniu prac magisterskich i licencjackich. Pod moją opieką w tamtym roku powstały 3 prace magisterskie na temat ZUS-u. 2 były związane z e-usługami, czyli studenci absolutnie widzą całkowity nowy rebranding ZUS-u, pełen profesjonalizmu, podejścia nowatorskiego, opartego na bardzo dobrze skrojoną ofertę cyfrową. Myślę, że Kotler z marketingiem 5.0 mógłby tutaj nam powiedzieć, że to jest bardzo dobry kierunek. Widzą to studenci i te prace pokazują, że system działa bardzo dobrze, że w trudnych sytuacjach, jakie pani profesor stanęła jako prezes ZUS-u, bo przecież mieliśmy COVID, wszyscy drżeli, co się będzie działo, tak, a cały system udźwignął obsługę nas jako obywateli, bo to przecież i bon turystyczny, i świadczenia związane z tymi socjalnymi, rodzinnymi pomocami, które państwo świadczy dla polskich rodzin. To jest przecież dobry start. To są teraz kwestie związane z wojną, to też wszystko stanęło na barkach pani profesor i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W czym tkwił sukces cyfryzacji ZUS-u? Ja myślę, że no przede wszystkim w takim dobrej wiedzy, że taka digitalizacja i że te procesy nowoczesne, technologiczne służą państwu, obywatelom i przede wszystkim optymalizują koszty. Myśmy zaczęli właściwie po różnych audytach, diagnoza od takich reform porządkujących, które dawno powinny być zrobione w ZUS-ie, jak chociażby e-konta dla płatników składek, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, mieli numer, tak jak w banku, wiedzieli, czy opłacili na bieżąco, czy powstały zaległości i my także, żebyśmy posiadali należyte instrumenty, żeby zabezpieczać przed przedawnieniem tych należności, no bo to jest pierwszy filar w ubezpieczeniach społecznych, pobrać te składki,
zaksięgować na funduszach, zwłaszcza Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale na innych funduszach i dopiero później widzieć, na co nas stać z punktu widzenia wypłaty świadczeń. I druga reforma, która mi się dzisiaj wydaje jest taka najważniejsza, to były elektroniczne zwolnienia. Wyjaśnijmy też naszym wszystkim, co nas oglądać, będą słuchać, że na tych elektronicznych zwolnieniach wydawanych przez lekarzy bazują zasiłki chorobowe, szereg innych zasiłków, renty. Po prostu to jest około przeciętnie 2 miliony lekarzy wystawia takich zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy z jakiegoś powodu na jakiś czas. To wszystko przez całe lata oparte było na papierach. A więc jak ja jeździłam po oddziałach terenowych i w poniedziałek widziałam w sali obsługi klientów u osób takie stosy papierów, to pytałam, co to jest, tak? To są te słynne L4, czyli teraz elektroniczne zwolnienia. O, to tego bardzo dużo było w te poniedziałki, a więc właściwie ten czas wprowadzenia, proszę zobaczyć, lekarz wystawił, dał kopię do pracodawcy, dał kopię do ZUS-u. Ileż to wszystko zajmowało czasu i ten pracodawca nie wiedział, czy ile osób choruje, ten ZUS nie wiedział. I właściwie już wtedy po tych wizytach byłam pewna, że musimy wprowadzić elektroniczne zwolnienia, że musimy zbudować platformę, tak, na platformie usług elektronicznych, gdzie będą lekarze orzekać, że natychmiast będzie informacja otrzymana SMS-a ubezpieczona, otrzyma pracodawca. No opór był ogromny, tak, począwszy od ministrów, ale lekarzy przede wszystkim, oni byli w ogromnej opozycji. Musieliśmy przeszkolić w krótkim czasie prawie 150 tysięcy lekarzy w całej Polsce, ustalić, czy mają internet, czy mają dostęp do komputerów. Musieliśmy spotkać się z producentami aplikacji tych wszystkich medycznych, tak, zwłaszcza jeżeli chodzi też o obsługę w prywatnych gabinetach. W ciągu kilku miesięcy nam się to udało, a oczywiście 1 grudnia 2018 roku elektroniczne zwolnienia ruszyły. Około 72% lekarzy orzekało elektronicznie. Daliśmy ten okres przejściowy jeszcze na 3 miesiące. Dzisiaj 99,9 tylko są elektroniczne zwolnienia. I to jest zupełnie inna jakość zarządzania tak ważnym ryzykiem choroby z punktu widzenia dostępu do informacji, z punktu widzenia przyczyn, z punktu widzenia kosztów. Ja w ogóle widzę, że ta platforma, na której mamy tą informację o tych zwolnieniach, ona w niedalekiej przyszłości może być podstawą, żeby dołączyć komponent Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i dołączyć informacje także o kosztach tej opieki takiej rzeczowej. No bo widzimy, że ktoś jest chory, ma 14 dni niezdolność, zasiłek wynosi x złotych, natomiast ile kosztuje jego leczenie w tym okresie, to byłby ten drugi komponent, wizyta u lekarza, tak, czy też w zamkniętym zakładzie recepty. I to daje te możliwości na najbliższą przyszłość. Ale elektroniczne zwolnienie okazało się w ogóle czymś kluczowym w diagnozowaniu COVID-u. Marzec 2020 roku, właściwie widzimy, że na koniec marca mamy na platformie 3 300 000 zwolnień. Zastanawiamy się, skąd to właściwie się wzięła taka ilość, skoro przeciętnie było 1 700 000, 800 do 2 milionów. No i okazało się, że w drugiej połowie marca większość tych zwolnień niekoniecznie z powodu COVID-u, z różnych innych przeszkód, powodów. A więc wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś poważnym, że musimy się przygotować też na skutki finansowe, że musimy się przygotować na wysoką absencję pracowników w różnych branżach, zawodach. I myśmy dostarczali Państwu tej ogromnej informacji. Poza tym Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia jak gdyby wykorzystali te nasze doświadczenia elektronicznych zwolnień i na podstawie naszych certyfikatów także podjęli decyzję o e-recepcie, o e-wizycie, e-dokumentacji, a więc byliśmy takim prekursorem, no poprzez tą naszą determinację, odwagę. Dzisiaj sobie nie wyobrażamy, żeby było inaczej, żeby nie było elektronicznych zwolnień, żebyśmy wracać musieli do papierów. To jest ogromna optymalizacja wielkiego działu takiego bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa państwa. Jak teraz popatrzymy, że to jest połączone właśnie z tymi usługami zdrowotnymi, łącznie z tą e-receptą, e-wizytą, to jest ta optymalizacja i to jest to lepsze służenie obywatelowi. Dostaliśmy też duży wycisk w okresie pandemii.
dlatego że braliśmy udział, ja brałam udział w pracach takich też po prostu koncepcyjnych, co my powinniśmy robić. No na pewno świadczenia postojowe, na pewno jakieś zwolnienia ze składek, chociaż to jest dla ubezpieczeń szkodliwe, że nie pobierzemy tych składek, ale w jakiś taki sposób porozumieliśmy się, jak te zwolnienia, dla jakich firm, dla małych tylko, dla średnich niektórych, ale widzieliśmy, że to i tak są ogromne miliardy, miliardy złotych, a więc wiadomo, że musi być też pokrycie tych składek z budżetu państwa, zapisanie ich na kontach ubezpieczonych, bo za te okresy przecież te składki były należne. To gigantyczne przedsięwzięcie i teraz te nasze reformy, e-reformy, one były pomocne, bo inaczej jak my byśmy z tymi płatnikami się komunikowali, jak dokonalibyśmy tych zwolnień ze składek, gdyby nie nasze wcześniejsze reformy dotyczące tego, że każdy płatnik ma konto i wiedzieliśmy, ile on by opłacił tych składek i do jakiej wysokości składek ma zwolnienia. A więc 2020 rok czerwiec to jest taki wielki przełom, jeżeli chodzi o ten wysoki już poziom digitalizacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ udaje nam się pokonać ustawodawcę, który właśnie nie godził się wcześniej na to, żeby wprowadzać tylko i wyłącznie wnioski elektroniczne, jeżeli chodzi o wszystkie świadczenia covidowe. Ustawodawca, Sejm, Senat na komisjach nam mówił, że musi być to hybrydowe, że musi być papier i musi być elektroniczne. Myśmy mówili, że nie damy rady. To jest miliony wniosków. Bardzo dużo jest błędnych wniosków papierowych. Bardzo długo będą czekać obywatele na pomoc. I ten właśnie 20 czerwiec 2020 jest zgoda. Idziemy już tylko i wyłącznie na wnioski elektronicznie. I to właśnie to jest nasza linia, którą realizujemy do tej pory. Myśmy zrealizowali, panie profesorze, 8,5 miliona wniosków, jeżeli chodzi o COVID. To zwolnienia z obowiązku opłacania składek, świadczenie postojowe, dodatek solidarnościowy, nowe prawo. To jest też taka tutaj lekcja z okresu pandemii, że ustawodawca musi przejść ten proces takiego przekształcenia, jeżeli chodzi o jakość tworzonego prawa. Żeby ono było skuteczniejsze w stosowaniu, to prawo musi być proste. Te warunki, kiedy, komu, co przysługuje, muszą być takie, żeby automaty je walidowały. To nie mogą być przepisy takie wielopiętrowe, takie kazuistyczne, jak mamy te stare przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych. I to się w jakiś sposób dokonało. My tego bardzo pilnujemy. Teraz, jeżeli są zmiany przepisów, jeżeli wchodzą jakieś nowe regulacje w prawie ubezpieczeń społecznych, natychmiast oceniamy skutki regulacji z punktu widzenia też właśnie automatyzacji, z punktu widzenia uproszczenia obsługi. Czyli ten COVID był takim traumatycznym doświadczeniem, ale z punktu widzenia też takich szans, możliwości, to były te ogromne możliwości, żeby po prostu unowocześnić, żeby wprowadzić automatyczne procesy, wnioski elektroniczne, wypłatę na konta. W przeciwnym razie ten proces trwałby latami, a to przyspieszenie dokonało się w taki sposób gwałtowny. Mało tego, poradziliśmy sobie w okresie COVID-u z tym ogromnym wyzwaniem we współpracy z wieloma instytucjami publicznymi, ale także w relacji dobrego dialogu z firmami prywatnymi, zwłaszcza z firmami IT, dlatego że to nowe prawo, o którym mówi, to jest takie prawo, gdzie prawnik siada z inżynierem, z informatykiem i mówi, co chce osiągnąć, a informatyk mówi, tak, tego nie zapiszemy, jeżeli tak, to będzie to drogie, to nie będzie optym, to muszą być proste te zasady. I to się też dokonało i myślę, że w tym okresie covidowym to sprostanie tym wielu wyzwaniom, tym wielu problemom, to dało efekty później w sytuacji gospodarczej, że liczba płatników składek ubezpieczonych jest wysoka, mniejsze bezrobocie. To była bardzo duża pomoc także z innymi instytucjami, z PFR-em, z urzędami pracy. To przecież jest ponad 300 miliardów złotych. Z naszej strony prawie 45 miliardów złotych. I to na pewno ma swoje znaczenie dzisiaj, pomimo że dzisiaj jest jeszcze bardziej złożona sytuacja gospodarcza z powodu wojny, z powodu inflacji i tak dalej. Natomiast trzeba jasno powiedzieć tak, że ten okres COVID-u, on wpłynął także na taką decyzję, myślę, że pana premiera, że rozmawialiśmy, czy skoro idziemy w tym kierunku e-urzędu, bo nasza platforma usług elektronicznych tym urzędem się stała, takim e-państwa, czy my byśmy nie przejęli tych świadczeń rodzinnych,
które realizowane są w gminach. No to jest już, to była trudna sprawa, tak, dlatego że jest takie zmęczenie instytucji, materii, tak, i tych zespołów w okresie covidowych i tutaj taka propozycja, a wcale nie jest tak, że wszyscy byli tym zachwyceni. Po różnych tych dyskusjach z ekspertami, z ministrami, różnymi osobami, które rzeczywiście też widziały taki proces takiego przekształcenia państwa, no myśmy zaproponowali, że to by musiało być na tych zasadach takich nowoczesnych, więc w ogóle nie ma mowy, że cokolwiek byśmy przyjmowali w papierze, że pieniądze byśmy wpłacali w gotówce, to w ogóle nie wchodziło w grę, to też nie było takie łatwe do pokonania. Ale to działa w 100%. Tak. Z praktyki sam uzupełniałem ten wniosek i proste, łatwe i rzeczywiście był duży strach, w szczególności Polski, która jest gdzieś dalej od dużych ośrodków wielkomiejskich, ale myślę, że jako państwo zdaliśmy egzamin z tego. Tak, jesteśmy po tym naborze i chyba większych problemów nie było, pani profesor. Tak, myśmy tak trochę to z takim pilotażem w 2021 roku potraktowali od lipca pierwszym świadczeniem Dobry Start 300. No obaw było różne, ruszyły po raz pierwszy te kreatory, tak, elektroniczne wnioski, były przygotowane zespoły, były systemy i poszło to bardzo dobrze, sprawnie, 99,9, wszystko z automatu. Niektóre rzeczy oczywiście wymagają później spracowania, mówiąc kolokwialnie, ręcznego, bo wnioskodawcy trochę tam różne rzeczy zeznają, niekoniecznie zgodne z prawdą, niekoniecznie z bazą danych PESEL. Wnioskodawca musi mieć świadomość, że takie ogromne mechanizmy obsługi obywateli, no to wymagają zaciągania przez nas danych z różnych baz danych, tak? A więc automat jest tak stworzony, że on waliduje, ale jeżeli cokolwiek nie zgadza się po raz drugi, trzeci, no to jest odrzucony wniosek, idzie do ręcznego spracowania i to są wnioski, kiedy wielokrotnie występujemy na to samo dziecko, nie zgadza się baza danych w PESEL-u i tak dalej. No i od stycznia tego roku, tak jak pan profesor powiedział, przejęliśmy wszystkie te zadania, 500+, to tu jest najważniejsze. Optymalizacja kosztów nastąpiła bardzo duża, żeby była jasność. 300 z 10 zł na 30 groszy jeden wniosek, to jest około 4,5 miliona. Jeżeli chodzi o 500, 10 zł na 50 groszy, czyli to jest kilka miliardów oszczędności w takiej perspektywie 10 lat. I z tego tytułu obok 500 ta decyzja została podjęta, żeby wprowadzić rodzinny kapitał opiekuńczy. I to są też pieniądze z tych oszczędności optymalizacji kosztów, te 12 tysięcy plus 400 zł świadczenie żłobkowe. Czyli tak, to się dokonało. Ten proces oczywiście cały czas się jeszcze tam dociera, ale 98,9% obywateli bez problemów jest obsługiwana. Kreatory wniosku są proste, jak powiedział pan profesor. Walidacja jest prosta. 1-2% wymaga tej ręcznej obsługi z tych powodów, że najczęściej popełniane są różnego rodzaju błędy. Czasami nieświadome, czasami celowe, zwłaszcza kiedy pozostają te problemy właśnie tej opieki nad dzieckiem w okresie też na przykład rozwodów, w okresie też przejścia od tej opieki rodzicielskiej w obszar opieki różnej zastępczej. To po prostu wymaga absolutnie wtedy ręcznych działań. No i teraz jest tak, że wybucha wojna, tak? 4,7 miliona wyjeżdża. No, około 2 milionów uchodźców jest tygodniowo, tak wynika z bazy danych SMS-owej. My, pracując nad tą specjalną ustawą z 12 marca, też postawiliśmy warunki, że jednak muszą obywatele Ukrainy rejestrować się w naszej bazie PESEL z tą końcówką ukraińską, dlatego że państwo, żeby zarządzać tak świadomie i przede wszystkim widzieć, że to jest ta grupa tych ludzi, którzy chcą jakoś związać się dłużej, no to musi przejść tą rejestrację nie tylko przez Straż Graniczną, ale w naszej bazie PESEL, bo PESEL jest kluczowy do ubezpieczenia, do warunków pracy, do świadczeń. Przechodzimy przez PESEL. I okazuje się, że to było, że ten upór, zwłaszcza mój, że to tak ma być zbudowane, był słuszny. Dzisiaj mamy około 1,270 000 w PESEL-u Ukraińców, uchodźców. Widzimy, że
48% to są dzieci do lat 18, podobnie to są 48% kobiety w wieku aktywności ekonomicznej 18-65 i nam jest zupełnie łatwiej zarządzać tą strukturą, niż gdybyśmy się mieli domyślać, tak, a właściwie kim są ci uchodźcy, którzy chcą skorzystać z pomocy państwa. My musimy się zastanowić na każdym etapie tej wojny, na każdym etapie tej opieki nad uchodźcami, właśnie jakie państwo ma, jaką ma zdolność, żeby im pomagać. No ta zdolność jest taka, że w ustawie zapewniliśmy dostęp, przede wszystkim legalność pobytu uchodźców na 18 miesięcy. Dalej daliśmy prawo do rynku pracy bez żadnych ograniczeń i dzisiaj już też widzimy, ponieważ mamy platformy Pracuj w Polsce, praca.gov.pl, widzimy, że prawie 300 tysięcy z tych uchodźców już pracuje, a więc dla nas to jest kluczowe, bo pracują na umowy zlecenia, trochę na umowę o pracę, trochę działalności gospodarczej, czyli już płacą podatki i składki. To nie może być tylko taki jednostronny analiza, że także pobierają świadczenia. Pobierają świadczenia, za które między innymi odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki tym reformom, o których rozmawialiśmy przed chwilą, że zakład stworzył nowoczesne centrum świadczeń na rzecz rodziny, oparte na kreatorach wniosków, automatyzacji i tak dalej, mogliśmy w 3 tygodnie te kreatory wniosków przekształcić także do funkcjonowania w języku ukraińskim. To jest wyczyn. 3 tygodnie. Normalnie by powiedziano 9 miesięcy, 15. I otworzyliśmy się też dla tych uchodźców, nie tylko w tych salach obsługi klientów, w naszych stałych biurach. Wyszliśmy na stadiony w Warszawie, ten Stadion Narodowy przekształciliśmy w takie szczególne centrum pomocy, nie tylko humanitarnej uchodźcom, ale wspólnie z samorządem, z bankami udzielaliśmy pomocy takiej związanej z 3 etapami. Uchodźcy najpierw otrzymywali PESEL, potem przechodzili obok do banku, dostawali numer rachunku i wreszcie byli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzymywali, pomagaliśmy w wypełnieniu tych wniosków po ukraińsku o świadczenie rodzinne. Tych wniosków wypełnionych i już realizowanych jest ponad 900 tysięcy. A więc panie profesorze, te wszystkie reformy od początku aż do dnia dzisiejszego, one mają swój związek, zależności, konsekwencje, determinacje, bo przecież gdyby nie było, proszę sobie wyobrazić tej decyzji o tym, że tworzymy to nowoczesne Centrum Świadczeń na Rzecz Rodziny, no to proszę sobie wyobrazić teraz w takiej skali składanie wniosków takich papierowych przez tych obywateli do jednostek samorządu. To by wymagało wielu tysięcy pracowników i bardzo dużego czasu. A u nas to Centrum Świadczeń na Rzecz Rodziny obsługuje ponad 20 milionów wniosków, i ono składa się z 90 pracowników. My mamy też emerytury, żeby była jasność. 7 milionów emerytów obsługuje 8,5 tysiąca pracowników. Tutaj też pewno w przyszłości będą się dokonywały zmiany. Ale te 20 kilka milionów spraw, 90 osób, to jest możliwe dzięki tej digitalizacji, temu procesowi, który po prostu dokonuje się. A więc szanowni studenci, słuchacze, zapraszamy absolutnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach praktyk. To wszystko będziemy tutaj właśnie z władzami uczelni ustalać, ale też na staże płatne. Można popatrzeć na strony, gdzie te staże mogą się odbywać, począwszy od gabinetu prezesa, poprzez komórki merytoryczne. Można sobie też zdobyć jakieś nowe umiejętności w pionie IT, który jest naprawdę taki kluczowy. Jeżeli jest nowy kierunek administracja, to jak najbardziej także specjaliści z tego obszaru są potrzebni. Poza tym ja ogromną wagę przywiązuję do tej takiej więzi, kontynuacji, ten mistrz, uczeń i to jest coś fantastycznego. Ja absolutnie jako profesor, jako nauczyciel akademicki mam bardzo dużo doktorantów. Pomimo, że zarządzam państwem w dużym stopniu, także nadal przecież prowadzę zajęcia i studenci czekają wieczorami i wiedzą, że warto przyjść, bo mają z pierwszej ręki takie informacje, że oni by się o tym dowiedzieli kiedyś, za kilka miesięcy czy lat,
A więc myślę, że warto ten obszar szeroko rozumianej polityki publicznej, polityki społecznej, zwłaszcza szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, jest tego warty. Zachęcam także do wyboru tych tematów prac magisterskich i na te tematy właśnie emerytalno-rentowe, orzecznicze, ale także digitalizacja, także właśnie te zmiany, które dokonują się w naszej organizacji. A więc warto o tym pisać po prostu i te dobre praktyki pokazywać. To jest nasza nowa specjalność, administracja. Ruszamy w tym roku akademickim już od października. Widzimy, jaki jest duży ruch także rekrutacyjny pod tym względem. Ja miałem taki ukryty pomysł. Tak, to muszę przyjść to z jakimiś wykładami. Koniecznie, tak, to musimy to z panem rektorem omówić, to, bo to jest super ważne, tak, absolutnie. A po tak. drugie, jest coś takiego bardzo ważnego, pani profesor, i bardzo chciałem, i to pani profesor jak zawsze z mistrzostwem zrobiła, że szanowni państwo, to wcale nie e-commerce pod tytułem duże spółki, choć one są bardzo ważne, bardzo istotne, ale dane, które przed chwilą mogliśmy posłuchać od pani profesor, one robią ogromne wrażenie. To jest 20 milionów obsługiwanych wniosków. Tak, jeżeli chodzi o świadczenia na rzecz rodziny. Szanowni państwo, przecież takich wyników nie ma żadna firma w Polsce, która by mogła taką ilość codziennego klienta obsługiwać w tak krótkim czasie. My to widzimy, czy studenci to widzą, doktoranci to widzą na naszych seminariach i mówią o tym, że ja się z kolei zajmuję zarządzaniem marką. I to, co się wydarzyło, tutaj nie chcę wcale słodzić, pani profesor wie, że sympatią dużą pałam, ale to, co się wydarzyło od 7 lat w postaci brandu, jakim jest ZUS, to jest po prostu kapitalna sprawa, tak? Jeszcze 10 lat temu, jak patrzyliśmy na takie fokusowe badania, co sądzi młody Polak w wieku produkcyjnym na temat ZUS-u, no pewnie o tych badaniach byłoby bardzo trudno nam dzisiaj rozmawiać. Tak, dzisiaj tak. wiemy doskonale, że to są wcale to nie jest tania propaganda, są twarde dane. I za to chciałem pani profesor bardzo podziękować, bo to jest wizjonerstwo. Tak, to trzeba być wizjonerem, tak absolutnie, żeby to widzieć tak szeroko. Ja to bardzo wysoko cenię, to, że ubywa nam tych negatywnych opinii, tak? Bo to była jak gdyby taka zmora przez całe dziesięciolecia, że tak wysoka skala była zawsze tych negatywnych opinii o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I to bardzo, ale to bardzo naprawdę ubywa. No i przede wszystkim zmieniło się też to patrzenie, że to my jesteśmy dla tych obywateli, że my zmieniamy, że państwo to jesteśmy razem, ale my po prostu no, mamy tak usprawniać się, tak udoskonalać, żeby to naprawdę pomagało, żeby też było to daleko optymalizacja tych kosztów. My otrzymujemy, przepraszam, powiem tak nieskromnie, wiele nagród w Polsce, ale też za granicą, czego nam zazdroszczą i za co nas nagradzają, za te reformy związane z digitalizacją. Ja jeżdżę na kongresy, zwłaszcza demograficzne, emerytalne, bo to są takie wyzwania, ale też mam takie nietypowe prośby, że zanim przejdę do prowadzenia panelu takiego, do czego zmierzają państwa z punktu widzenia systemów emerytalnych, to żeby koniecznie pani profesor powiedziała o digitalizacji. Co pani zrobiła, co pani widzi? I ja zaczynam kongresy demograficzne od digitalizacji, tak? Ja się śmieję, pani profesor, bo moja druga noga to jest Uniwersytet w Lucernie. Tam prowadzę zajęcia z etyki biznesu na katedrze Instytutu Spraw Społecznych. Duży, ważny uniwersytet, bo on jest takim zapleczem Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o sprawy etyczne. Tak. I jest pani bardzo często wymieniana i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, także wśród fachowców niemieckojęzycznych, którzy oczywiście ten system mają też bardzo dobrze doprecyzowany. Tak, oczywiście. To też przecież pani profesor w swojej dysertacji doktorskiej o tym oczywiście, pisała, jak najbardziej. Ale oni widzą niesamowitą drogę, jaka została zrobiona w Polsce, pokazując nas jako czempionów dzisiaj w Europie. Tak, bo tu jest jeszcze ten wątek taki, że nie możemy tylko widzieć siebie w takim wewnętrznym wymiarze krajowym. Bardzo dużo Polacy korzystają z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, nie tylko, ale w samej Unii. I w związku z tym taka instytucja jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi być dobrze współpracować z 27 państwami i samą Komisją Europejską. Z każdym państwem mamy umowy, porozumienia, spotykamy się, poprawiamy współpracę. No znakomitą mamy z tymi krajami, gdzie najwięcej Polaków udaje się. Najwięcej Polaków jeździ do Niemiec. Ja rok do roku wydaję ponad 600 tysięcy
zgód na tak zwane dyrygowanie, czyli potwierdzam decyzją administracyjną, że te osoby są ubezpieczone i przez okres przejściowy mogą w Niemczech legalnie pracować. Kiedyś to wszystko, szanowni państwo, odbywało się w oparciu o papiery. Papiery, tak, często było tak, że czekano na takie zaświadczenie, na takie zaświadczenie. Jesteśmy liderem w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska bardzo to też docenia i chwali. Ja wydaję z mocy prawa tylko elektroniczne dokumenty, a jeden o delegowaniu. Od 1 kwietnia każde państwo unijne ma dostęp, może sprawdzić, czy ta osoba jest delegowana, czy to nie jest fikcja, jaka podstawa. I to jest to nowoczesne budowanie też Europy, tej współpracy z krajami Unii Europejskiej. Nasz prestiż jest taki wysoki, dobrze zbudowany też z Francją, z Belgią, tam gdzie Polaków jedzie najwięcej, czy na budowę, czy do sektora usług. W tej chwili też, jeżeli to jest uporządkowane, to też ta opinia o Polakach się będzie pomału zmieniała, że to są osoby jednak tak, absolutnie w bazie danych są, nie są tutaj nielegalne, a więc to trzeba widzieć w takim kontekście, nie tylko no, tu i teraz, ale takim szerokim, bo obywatele polscy, tak jak mówię, naprawdę się przemieszczają i w związku z tym mogą też po prostu korzystać z tych usług, które my tutaj wprowadziliśmy. Pani profesor, bo wiem, że czas niestety ucieka, a pani prezes ma napięte bardzo kalendarz. Dwa ostatnie pytania, krótkie. I one jakby powtarzały się, ponieważ konsultowałem pytania z naszymi studentami. Studenci Kolegium Humanum chcieliby zapytać o radę mądrą panią profesor prezes ZUS-u. Co w dobie szalejącej inflacji, ale nie tylko, bo to jest kwestia całego świata. Cały świat zmaga się z inflacją, oczywiście mówimy także o kwestii wojny. Jak sobie młody człowiek, nasz student finansów, rachunkowości, administracji, zarządzania powinien poradzić w tych trudnych czasach? Jakieś kilka rad mądrego mistrza, czy to jest dobry czas na inwestowanie, może w co zainwestować? To są pytania, które są stawiane przez naszych studentów. Może nie chcemy mówić o szczegółach, ale bardziej o pewnej postawie, jaką ma młody człowiek przywzać w tak trudnym czasie, jakim teraz jesteśmy gospodarczo. Oczywiście, no to jest tak, że te wszystkie takie negatywne zjawiska, one mają, jak uczy nas też historia, taki przejściowy cykl. A więc i to absolutnie trzeba jak gdyby przyjąć jako tak a prioryczne, stałe założenia. Więc kwestia oczywiście podstawowa, no to najpierw jednak zwrócić uwagę na koszty utrzymania, więc one też powinny być optymalizowane, bo to robią wszyscy. I ci, którzy są mniej zamożni, bardziej zamożni, to na pewno do tego trzeba zawsze dążyć. Natomiast co do kwestii inwestowania, to tutaj właściwie nie ma dobrego jakiegoś takiego jednokierunkowego rozwiązania. Są takie dobra ponadczasowe, które swoją wartość zachowują niezależnie od tego, czy inflacja jest niższa, czy inflacja jest wyższa. I jeżeli mamy się nad tym zastanawiać, no to trzeba ustalić te dobra, tak, i po prostu w te dobra inwestować. Są te dobra nieprzemijające, które trwają całe dziesięciolecia i to zawsze trzeba patrzeć w tej perspektywie. Nie można tego oceniać tak ad hoc, tak. Tak ad hoc to są decyzje podejmowane pod wpływem emocji, chwili. Trzeba po prostu kalkulować na zimno, trzeba kalkulować w taki sposób i takie decyzje ja muszę podejmować z punktu widzenia także zarządzania ogromną częścią budżetu państwa. To jest ponad 300 miliardów, czyli nasi studenci, słuchacze wiedzą, że to jest ponad 60% w ogóle w porównaniu do budżetu państwa. I takie decyzje też musimy podejmować. Oczywiście są kryzysy, które także wpływają na te decyzje. Potem trzeba umieć wychodzić z tego. Także to do tego trzeba podchodzić w taki sposób. I ostatnie pytanie, związane trochę z tym ostatnim, które było związane właśnie z inwestowaniem. Pani profesor... Wiedzę trzeba inwestować zawsze. Właśnie, to jest o tą wiedzę chcę zapytać. Tak. Kompetencje dobrego studenta. Tak, tak, absolutnie. Jak powinien wyglądać student dzisiaj, ten mądry student, nowoczesny student? Co powinien inwestować w swoją wiedzę? Tak, a przede wszystkim ta wiedza taka akademicka, która tam jest pisana, na kolejne etapy studiów, ona jest bardzo potrzebna, bo nawet jeżeli będziemy trochę inną pracę wykonywać, ona pozwala nam tak bardziej obiektywnie, niezależnie rozpoznawać różne sytuacje.
Potem jest potrzebna oczywiście ta wiedza, no, która jest bardziej szczegółowa, bo jeżeli będziemy specjalistą na jakimś stanowisku, to musimy się wzbogacić tą wiedzą. No i w tej chwili absolutnie te wszystkie związane z procesem digitalizacji, kompetencje, no to po prostu one są bardzo potrzebne. Nie ma w tej chwili firm takich, gdzie nie byłyby wymagane te kompetencje dotyczące pracy w bardzo różnych systemach. Krótkie okresy są przygotowawcze, ale młodzi ludzie, oni jak gdyby już to pokolenie studentów i jeszcze te wcześniejsze, oni jak gdyby zupełnie inaczej, łatwiej wchodzą w te wszystkie wymagania, niż to na przykład dotyczy już osób trochę starszych w wieku przedemerytalnym, czy też czasami niewiele starszych od nich. A więc, ale tak naprawdę ta inwestycja w siebie, w swoją wiedzę, to jest coś fantastycznego. No to jest w ogóle coś, co po prostu czyni też człowieka takim niezależnym z punktu widzenia oceny świata, zjawisk. No i czyni go takim wartościowym, no i trzeba mieć poczucie tej swojej wartości. I jeżeli świat tak się zmienia, jest tak niebezpieczny, no to trzeba na czymś to budować, no to trzeba budować na tej wiedzy, te kompetencje, umiejętności, one przychodzą. Część zdobywa się w trakcie studiów, praktyk, ale potem trzeba je bardzo rozwijać, tak? Trzeba je bardzo rozwijać i trzeba je też rozpoznawać, w jakim kierunku one mają iść, żeby z tego była też i satysfakcja, żeby nie być tylko i wyłącznie zdanym na aktywność zawodową z przymusu ekonomicznego. Sobie wyciągam jedną rzecz z tej rozmowy, która mi bardzo zapadła w pamięć. Oczywiście jest bardzo wiele ważnych, ale jedna naprawdę mi zapadła w pamięć, że w tym procesie legislacyjnym siadł prawnik, specjalista od IT, specjalista od ubezpieczeń społecznych i oni pracowali w jednym zespole. Tak, tak robiliśmy, tak absolutnie. To mam przed oczami te w okresie covidowym, kiedy po prostu powstała taka patowa sytuacja, kiedy mieliśmy setki tysięcy tych papierowych wniosków, że musimy przejść na te wnioski elektroniczne i dokładnie w takich zespołach siedzieliśmy i to pokazało, że to właśnie tak musi być i tą praktykę mamy do dnia dzisiejszego i myślę, że ją będziemy jeszcze utrwalać. Interdyscyplinarność kluczem? Szeroko rozumiana interdyscyplinarność, absolutnie tak, z pełną takim szacunkiem, uznaniem wiedzy, kompetencji innych osób. To daje te możliwości, plus ta umiejętność też uczenia się, pracy w zespole, ale zawsze musi być lider. Musi być lider, to w ogóle nie ma mowy, żeby to szło do przodu. Bez liderów, no to trudno osiągnąć to, gdzie jesteśmy. Szanowni Państwo, gościem naszego programu była profesor Gertruda Uścińska, liderka, prezes ZUS-u, świadoma, mądra kobieta. Bardzo dziękujemy Pani Profesor za to, że mogliśmy chwilę porozmawiać, że studenci mogli chociaż na chwilę poznać pasję, bo tych pasji jest jeszcze bardzo wiele, nie tylko naukowych, tak. Ale może przyjdzie czas na to, żeby trochę uchylić rąbka tej tajemnicy. Dziękujemy też za współpracę, za to, że Kolegium Humanum wraz z ZUS rozpoczyna akademicką, mądrą współpracę. Za to bardzo dziękujemy już w imieniu i rektora, ale także środowiska akademickiego, profesorów, wykładowców. Jest nam niezmiernie miło, że możemy w takim elitarnym gronie się też znaleźć. Jest mi bardzo miło, tak, zaczęliśmy tą przygodę, a więc będziemy ją po prostu rozwijać. No i do zobaczenia, tak, pewno niedługo i też w naszej organizacji, ale też być może na jakichś zajęciach, to wszystko zobaczymy, jak się poukłada. Życzę dobrych wakacji, no i wszystkiego dobrego w przyszłości. Świat czeka na takie właśnie osoby. Dziękujemy, do zobaczenia.